tym teście sprawdziliśmy dla Was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. Pora na klasyczny test spalania TS3 Crossback. Tempomat ustawiłem na 92 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 4,5. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4,5. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 142 km na godzinę, co na urządzeniu pomiarowym Q-Star zdaje równą 140. Na obrotomierzu widzimy około 2500 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7,9. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8,1. Po pierwszym kilometrze 12,7. Po 2 kilometrach 10,4. I po 3 kilometrach 8,7.